W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dzisiejszą niedzielę, ostatnią w ciągu roku, obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Oh.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata. Spraw, aby całe stworzenie wyswobodzone z niewoli grzechu Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże. Pan Bóg króluje, pełen majestatu. Pan odział się w potęgę i nią się przepasa. Tak świat utwierdził, że się nie twierdził, że się nie zachwieje. Tron niewzruszony na wieki, Ty od wieków istniejesz, Boże. Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, Twojemu domowi przystoi świętość po wszystkie dni, o Panie. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Jezus Chrystus jest świadkiem wiernym, pierworodnym umarłych i władcą królów ziemi, tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak. Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi. Wszechmogący. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Piłat powiedział do Jezusa: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił. Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Oto słowo Pańskie. Nowe życie w Chrystusie. List pasterski Episkopatu Polski na jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Drodzy siostry i bracia, dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym, któremu powierzono panowanie, chwałę i władzę królewską, a któremu służyły wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Proroctwo to spełniło się w odniesieniu do osoby Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym umarłych i władcą królów ziemi. Chrzest Polski. Chrystus jako początek i koniec całych dziejów ludzkich sprawił, że 1050 lat temu na polskiej ziemi został postawiony krzyż, przejmujący znak Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest jako człowiek wolny. Chociaż został on udzielony pojedynczej osobie, to przecież dał początek wspólnocie z innymi osobami ochrzczonymi. Myśląc o konsekwencjach chrztu Mieszka, możemy mówić o narodzie ochrzczonym, o chrzcie narodu, a więc również o chrzcie Polski. Książę Mieszko tym samym wprowadził swoich pobratymców w świat kultury łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich. Jego chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu, pozostając znakiem budującym jego tożsamość. Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Doświadczenie wiary położyło się z mocą na postawy moralne, widoczne także w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Społeczne konsekwencje chrztu Polski pojawiły się później, poczynając od rodziny po naród, a nawet po wspólnotę narodów, jaką dzisiaj stanowi dla nas Europa. Wigilię paschalną 966 roku, kiedy władca Polan stanął przed chrzcielnicą, zaśpiewano ten wyjątkowy, starożytny hymn: weselcie się już, zastępy aniołów w niebie, weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie,
gdy król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem. Poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. I odtąd każdego roku w Wigilię Paschalną Kościół w Polsce śpiewa ten hymn tuż przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych. Piękny hymn, przepełniony radością z dzieła zbawienia, skupiony na Chrystusie, który wyzwala nas ku miłości do Boga i ludzi. W chwili Chrztu Świętego każdej i każdego z nas to zbawcze wydarzenie staje się przełomowym momentem naszej osobistej duchowej biografii. Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą do życia w Trójcy Świętej. Jest to nie tylko zanurzenie w poświęconej wodzie, ale prawdziwe zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Pana, w Jego zwycięstwie nad złem. To prawdziwe źródło życia wiecznego dla nas. Pełne wiary spojrzenie na to przełomowe w dziejach naszego narodu wydarzenie sprawia, że przeżycie jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski nie ogranicza się do rozważania zagadnień o charakterze społecznym, kulturowym czy narodowym. Są to z pewnością kwestie ważne, ale to przecież nie to pytanie usłyszał Mieszko I, gdy stanął przy chrzcielnicy. Najpierw zapytano go o to, czy wyrzeka się szatana i jego próżnej chwały. Następnie, czy wierzy w Boga Ojca Wszechmogącego, w Jego jedynego Syna Jezusa Chrystusa, wcielonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, w Ducha Świętego, w Święty Katolicki i Apostolski Kościół, w społeczność świętych i w zmartwychwstanie ciała. Na wszystkie te pytania Mieszko odpowiedział: wierzę. To samo wyznanie wiary powtarzamy i my 1050 lat później. Obchodzić jubileusz Chrztu Polski to świadczyć własnym życiem o Chrystusie. Takie odważne świadectwo w niełatwych czasach PRL-u złożyli katolicy w 1966 roku w czasie obchodów milenijnych. Pomogła w tym 9-letnia Wielka Nowenna, czyli program duszpasterski opracowany przez sługę Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej główne hasło rozbrzmiewa po dziś dzień w naszych uszach. Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom. Ogromna praca duchowa towarzysząca milenium chrztu zakończyła się uroczystościami na Jasnej Górze 3 maja 1966 roku. W tym dniu zawierzono Matce Bożej nasz naród na kolejne 1000 lat. Bez tamtego milenium trudno sobie wyobrazić następne ćwierć wieku polskiej historii. Pontyfikat świętego Jana Pawła II, Wielki Ruch Solidarność oraz odzyskaną w 1989 roku wolność. Po 50 latach pasterze Kościoła wraz ze zgromadzonymi wiernymi ponowią ten akt na Jasnej Górze 3 maja 2016 roku, zawierzając Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami naszej duchowej Matce i Królowej. Chrzest jest wydarzeniem, które nie da się zamknąć tylko w kontekście Kościoła katolickiego. Święty Paweł pisze, że w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, tworząc jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Dlatego chrzest czyni chrześcijan
niezależnie od istniejących między nimi podziałów, członkami jednego ciała Chrystusowego. Tworzymy jedność, która nie sprowadza się wyłącznie do obojętnej tolerancji i wzajemnej wiedzy o sobie, lecz spełnia się w wymianie duchowych darów. Dziękujemy Bogu za przyjętą na początku 2000 roku przez Kościół katolicki i kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu jako sakramentu jedności. Jest ona bezprecedensowa w wymiarze Europy i świata. Inspiruje do podejmowania następnych kroków zmierzających do zjednoczenia chrześcijan. Jedność Kościoła jest wolą Chrystusa. Mnożenie podziałów, czy choćby obojętność wobec nich, jest ciężkim grzechem i antyświadectwem, które pomnaża zgorszenie. Polska przyjęła chrzest w czasie, gdy Kościół w dużej mierze był jeszcze niepodzielony na prawosławie i Kościół protestancki. Czy Jezus Chrystus nie wzywa nas do tego, byśmy chcieli nie tylko przeżyć, ale w takiej mierze, w jakiej na to możliwe, również przygotować wspólny obchód 1050-lecia tamtego wydarzenia? Czy możemy śpiewać Bogu radosne Te Deum za wydarzenie chrztu inaczej niż w postawie głębokiego pojednania? Przeżywane przez nas uroczystości 1050-letniej rocznicy chrztu Polski łączą się z rozpoczynającym się roku jubileuszowym z jedną jeszcze okolicznością. Jest nią nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia, rozumiany jako objawienie się czynnej wiary potwierdzonej na Chrzcie Świętym. W tym roku świętym, pisze papież Franciszek, będziemy mogli doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją w najbardziej beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych, które tak często świat stwarza w sposób dramatyczny. Otwórzmy nasze oczy, by dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc. Niech nasze ręce ścisną ich ręce, przygarnijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich krzyk stanie się naszym, tak byśmy razem złamali barierę obojętności, która często króluje w sposób władczy, by ukryć hipokryzję i egoizm. Ojciec Święty polecił, by nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia rozpoczął się 8 grudnia bieżącego roku w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończył 20 listopada 2016 roku w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W tym czasie połączymy intencje Ojca Świętego z ogólnopolskim aktem przyjęcia królowania Chrystusa i poddania się pod Jego boską władzę. Uczynimy to w podkrakowskich łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Czeka nas zatem rok liturgiczny pełen duchowych wyzwań. Niech będzie on dla każdej i każdego z nas rokiem prawdziwie błogosławionym. Niech będzie czasem wdzięczności wobec Boga za wspaniałą, ponad 1000-letnią tradycję chrześcijańską naszego narodu. Czasem odnowienia przymierza z miłosiernym Bogiem i poddania się powszechnemu panowaniu Chrystusa, Króla Wszechświata. Niech stanie się okazją do pogłębienia synowskich więzi z Bogorodzicą, Matką Kościoła i naszą Matką. Niech będzie czasem radosnej nadziei dla młodych,
którzy podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie spotkają się z Ojcem Świętym Franciszkiem. Na błogosławiony czas odnowy naszej tożsamości chrzcielnej w roku jubileuszowym wszystkim ochrzczonym i przygotowującym się do chrztu serca błogosławimy. Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 370. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Credo in unum Deum.
oddając hołd Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata, prośmy Go z całego serca i z całej myśli naszej. Aby Kościół w tych czasach bezładu i niepokoju był wiernym obrazem Królestwa Bożego, Ciebie prosimy. Aby papież Franciszek w swoich słowach i przykładzie życia był powszechnie przyjmowany jako świadek Królestwa Chrystusowego, Ciebie prosimy. Aby wrogowie i prześladowcy chrześcijaństwa zrozumieli wreszcie, że nie dąży ono do władzy politycznej, lecz do utwierdzenia prawdy w życiu ludzkim, Ciebie prosimy. Aby wszyscy Polacy otworzyli swe domy nauczaniu i działaniu Jezusa, a przez to stali się Jego Królestwem, Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Magdaleny i Mariana w 20. rocznicę ślubu, aby miłosierny i łaskawy Bóg obdarzył ich hojnym błogosławieństwem. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby wszyscy wierni zmarli, a w szczególności świętej pamięci Maria, Elżbieta, Kazimierz, Izabela, Wanda, Marian oraz zmarli z rodziny, a także świętej pamięci Olga, mogli w wieczności wpatrywać się w oblicze swego Pana i Króla. Ciebie prosimy. Abyśmy z pomocą łaski Bożej słuchali głosu Zbawiciela i żyli Jego Ewangelią. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Ciebie wielbimy jako naszego Króla, jedynego Pana. Przyjmij prośby błagającego Cię ludu i napełnij nas swoimi darami, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, składamy Tobie ofiarę pojednania i pokornie Cię błagamy, aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami i z duchem Twoim. W górę serca wznosimy Jego Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty namaściłeś olejem wesela jednorodzonego Syna Twojego, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wiekuistego kapłana i króla wszechświata, aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego, ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża, jako niepokalaną ofiarę pojednania. I aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu wieczne i powszechne królestwo. Królestwo prawdy i życia, Królestwo świętości i łaski, Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.
Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Ośmielmy się Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem, jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętą Cecylią i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Potwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Stanisława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie.
Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju.
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś chlebem dającym życie wieczne. Spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata i mogli z Nim żyć bez końca w Królestwie Niebieskim, który żyje i króluje na wieki wieku. Posłuchajmy ogłoszeń parafialnych.
Dzisiejsza niedziela jest ostatnią w roku liturgicznym. Przyszłą niedzielę okresem Adwentu rozpoczniemy nowy rok, którym, jak słyszeliśmy, będziemy przeżywali jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, nadzwyczajny jubileusz Miłosierdzia. W dni powszednie Adwentu o godzinie 18 będzie odprawiona msza święta Roratnia. To najlepsza okazja, aby duchowo przygotować się do przeżycia świąt Bożego Narodzenia, a i całego roku. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam na tę mszę świętą całe rodziny. W przyszłą niedzielę po mszy świętej, po mszach świętych przed kościołem rodzice 8-letniego Wiktora będą zbierali ofiary do puszek, aby zgromadzić fundusze na operację serca, której chłopiec ma zostać poddany na początku przyszłego roku. Odbędzie się ona w klinice w Niemczech. Zapraszam wszystkich członków Rady Parafialnej na wspólne spotkanie, które odbędzie się w niedzielę, w przyszłą niedzielę 29 listopada o 16 w Zielonej Sali na Opatówce. Przypominam o organizowanej przez ministrantów naszej parafii akcji adresowanej do dzieci w związku ze wspomnieniem świętego Mikołaja. W zeszłą niedzielę trochę bardziej szczegółowo na ten temat była mowa, ale ktoś, jeżeli chce przypomnieć sobie, o co chodzi, to zachęcam. Plakaty znajdują się w gablocie w pierwszej bramie. Tam rodzice mogą sobie wszystko przeczytać. Rada Izby Notarialnej w Krakowie zaprasza na dzień otwarty notariatu. Odbędzie się on 28 listopada, czyli w sobotę, od 10 do 16 w Międzynarodowym Centrum Kultury przy ulicy Rynek Główny 25, czy właściwie przy Rynku Głównym. Notariusze będą udzielać nieodpłatnych porad przede wszystkim z zakresu szeroko pojętego prawa spadkowego, ale i innych sprawach, które można załatwić w kancelarii notarialnej. Firma ze Skawiny zajmująca się produkcją domów zwróciła się z prośbą o przekazanie informacji, że zamierza zatrudnić 4 osoby na stanowisko stolarz-montażysta, pracownik ogólnobudowlany. Dokładniejsze informacje można uzyskać u mnie. Nasze seminarium duchowne zaprasza młodzież męską na rekolekcje po męsku, tak one się nazywają, które umożliwiają przyjrzenie się samemu sobie, relacjom z Bogiem i z ludźmi dzięki modlitwie, spotkaniom ze Słowem Bożym i rozmowom. Rekolekcje kierowane są do osób w wieku od 16 do 25 lat, jak wspomniałem, młodzieży męskiej, i odbywają się od 27 do 30 grudnia w budynku seminarium w Krakowie, a zapisy do 20 grudnia. Też jest plakat, na którym można zobaczyć stronę internetową i tam szczegółów się dowiedzieć. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Amen. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Amen. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.